Już niebawem ruszy budowa 77 mieszkań komunalnych przy ulicy Karola Miarki w Chorzowie. 26 lutego w siedzibie PGM odbyło się podpisanie umowy z konsorcjum firm Budmax i Regbook, które przebudują budynek dawnego szpitala na potrzeby mieszkalne. Jedna z największych inwestycji w historii naszego zakładu. Do tej pory jeszcze tak dużych inwestycji nie wykonywaliśmy. Termin realizacji przewidywany jest dokładnie za 2 lata, czyli luty 2021 roku. Są to mieszkania o różnej wielkości, od najmniejszych do nawet takich czteropokojowych. Jedno z mieszkań jest przewidziane jako dwupoziomowe. 8 lokali przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, czyli z wielkimi udogodnieniami, z odpowiednią szerokością drzwi, z wyposażeniem łazienki pozwalającym takiej osobie prawidłowo funkcjonować. Dodatkowo budynek już standardowo wyposażony w windy. Mamy w mieście potrzebę odświeżania i odnawiania zasobu komunalnego i jest to kolejny krok w tym kierunku. Wszystkie klatki schodowe budynku będą wyposażone w windy. Oprócz nich znajdą się też rowerownie, wózkownie i 13 miejsc garażowych. Poza budynkiem powstanie 59 miejsc postojowych. Nie jest to małe zadanie, aczkolwiek w historii naszej firmy robiliśmy podobne jakieś tam inwestycje, także no nie jest to dla nas jakieś tam specjalnie duże wyzwanie. Myślę, że sobie jakoś z tym tematem poradzimy i będzie inwestycja wykonana w terminie i w odpowiedniej jakości. Zakres prac jest dosyć złożony, począwszy od rozbiórek, poprzez jakieś tam tematy wyburzeniowe, wykończeniowe, także no typowo obiekt do remontu, czyli instalacje elektryczne, instalacje hydrauliczne, uzbrojenie i doprowadzenie mediów do budynku, nowe, plus oczywiście roboty budowlane, także no pełen zakres kompleksowego budynku, który wymaga przebudowy i remontu. Projekt przewiduje parkingi i tak dalej, całą infrastrukturę, która myślę, no w jaki sposób pomoże nowym użytkownikom w zagospodarowaniu się i w urządzeniu się w nowym budynku. Inwestycja będzie kosztować ponad 17 milionów złotych, z czego 45% kwoty pokryje Bank Gospodarstwa Krajowego.